Witam Was bardzo serdecznie, szacowni Konradowi, a dzisiaj kontynuujemy naszą podróż elfem od Pesy. Więc zapraszam Was serdecznie do oglądania, hamujemy, wyhamowywujemy na statnie. Tamten odcinek był pokazowy, jeśli chodzi o uruchomienie i o jazdę N62. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą podróż w dalszej części tego materiału. Otwieramy prawe drzwi. Więc nikt nie ten znaczek otwarcia drzwi oznacza, że możemy jechać. Wszystkie drzwi się zamknęły. Pociąg gotowy do odjazdu. Drogi schowane i ruszamy. Już od początku z minutowym opóźnieniem. W następnym semaforze do 100 km na godzinę widzę, tutaj się wyświetla. I przy następnym 40. I 10% mocy hamulca. Kolejnie sobie wyhamowujemy. I luzujemy.
Więc po swoim wyłączając tempomat, ja wziąłem i zacząłem ostro hamować. Nowe drzwi otwarte. Nie wszystkie już widzę. Tylko jedne pozostały. Wszystkie zamknięte. Odjazd. Nowej broni. Ruszamy. Nie ma co nie wiadomo jak żwawo ruszać. No tutaj widzimy przed nami 40. I tutaj obowiązuje 120 na godzinę. Mi się podoba ten efekt w tej nowej aplikacji uruchamiającej symulator. Nagrywa się. Tamto to był taki też nieplanowy, taki bardziej przerywnik do nagrywania niestety. Ale cóż, wydarzyło się nieplanowo. Uznajmy, że to był poradnik, jak uruchomić i ruszyć N62 bez problemu.
Zbliżamy się do stacji. Zaczynamy hamowanie, 60% mocy. Zupełności powinno wystarczyć. Delikatne spalenie na 40% hamulca. I otwieramy lewe drzwi. Dobra, godzina planowego odjazdu osiągnięta, tamte drzwi, a teraz się też zamknęły pięknie. Klucz chowamy i możemy jechać. Dajmy tak na dobry początek, 50. Więcej mocy na pewno nie będziemy potrzebowali. Widzę, że cały semafor następny. Semafor wskazuje sygnał stój. On się wskazuje sygnał stój dalszy.
Dobrze, jedziemy. Widziałem, że to był jakiś S1, ale już chyba nie ma. Jakbym jechał tam po tym lewym torze. To by było szybciej. Następny semafor wskazuje sygnał S1 stój. Wdrażamy hamowanie podkładu. To jest dopiero w peronach ten S1, dobra. Jesteśmy 2 minuty, 2,5 minuty przed czasem. I ładnie, na 62 naprawdę mi się osobiście podoba. Ale najprawdopodobniej by się go w ogóle dało połączyć bez tej środkowej fazy. Dobra, otwórzmy jeszcze na trochę drzwi ręcznie, żeby przewiew jakiś był.
Niech się przewietrzy trochę w pociągu. No, tyle to było zwietrzenie. I pociąg wjeżdża. Nie odjazd. Gdzie stary wagony ma tamten skład? Dobra, 50%. Że rozjazdy jakieś będą, może to się zlitują i będzie 160 dla mnie. O radzą, ograniczyli prędkości do 100, to znaczy tempomet do 100. Nie ma sensu 10 razy przyhamowywać, rozpędzać się, tylko wiedziałem o tym, że będzie stuwa, to lepiej od razu do stówy przyhamować. Dobra, i na tym torze mamy już nasze 160. Jest 160, na które wszyscy tak bardzo czekali. Cóż mam powiedzieć, rozpędzamy składy. To jest 160 na godzinę. I za chwilę będzie ostatnie, więc trzeba będzie hamować. O, już trzeba zacząć.
I prawe drzwi trzeba otworzyć. A to by było już na tyle w tym odcinku, a więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam i zobaczenia na razie, cześć.